Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nagrywam o 23:00. Jak chcesz zobaczyć, że jest. Co? Czekajcie. A, dostała Swizarda nawet. Okej. Ale dzisiaj to będzie odcinek. Bo skasowałem Pixelmuna i zainstalowałem. Nie, no, nie było odcinka pierwszego, no niestety, przepraszam was. Ale dzisiaj kupujemy Lampion Ducha. Tak, to będzie moja trzecia brązo diaksy w Pixelmun 3D. Polecę Kubie ten film równo o 23:00, czekają aż się zrobi. No ale no widzicie. A przez przypadek kupiłem ten taki domek tam. Dwa razy nacisnąłem i poszkoda. A ten mur dostałem z skrzynek za klucze. Jakby ktoś nie wiedział. Drogę też dostałem ze skrzynek za klucze, a resztę mam po prostu za darmo, więc no nie wiem. Specjalnie zbierałem. O nie, bo wy widzicie, ale dobra. Odsłonię to. Widzicie. Tak. Zobaczcie, co trzymam w rękach, ja coś. Pokażę wam swój armor. Tutaj Piramiri to się nazywa. To jest bardzo fajny uzik. To jest moja pierwsza broń rare, oczywiście. Tak jak golema dostałem z Free Epica w tym. Ale zobaczcie na moje diamenty. Specjalnie to zbierałem. To jest backup. Ta broń się tak nazywa. A nie, combat level. Nie, Boże. Turbo pistol. Epic to jest. No nie wiem, czy taki epic, skoro na 50 headshotów zabija. To jest głupia broń, żałuję, że ją tak naprawdę kupiłem. Tu mam oczywiście nóż niewidzialności, broń legendary. Nazywa się Sword of Shadows. Tak, on jest piękny. Okej, przejdźmy dalej. Specjal to jest broń laser bouncer. Tak, ona jest bardzo kozacka, polecam ją kupić. Później sobie kiedyś na tym nazbieram, spokojnie. Tu jest snajperka, pamiętacie, kiedyś nią grałem. Też broń legendary. Church rifle. Tu będzie później anti-hero, anti-champion rifle. Więc piszcie, czy mam to kupić, czy nie. I tu mam to, ale kupujemy dzisiaj tą broń. Właśnie to. I ozłocenie do tej broni po prostu. To będzie kozactwo, będę wymiatał na blok crashu oczywiście. Jakby ktoś nie wiedział. 3, 2, 1. Zrobię chamstwo, bo idziemy najpierw zagrać. Nie no, żartuję. Kupujemy tą broń. Chyba, że sobie nie zbierasz na to. Nie, kupujemy tą broń. Nie wiem, czy jesteśmy prawie na wszystkie bronie. No ale nie wiem. To będzie kozactwo. Ale wiecie, co mnie dziwi? Że to jest broń epic, a nie legendary. A zabijamy hita. To mnie właśnie dziwi. No ale słuchajcie. 13. Boże, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kupujemy broń. Tak. Mamy to. I zrobimy jeszcze jedną rzecz. Patrz, jakie kozactwo teraz mamy. Patrzcie, moja pierwsza złota broń, kozacka oczywiście, nie wiem, czy jest broń, którą mam jeszcze, żeby zrobić sobie na kozacko, no ale idziemy zagrać w Block Crasha, nie mogę się powstrzymać od gry w Block Crasha teraz, jak będziemy wszystkich wymiatać, po prostu jeden strzał jedzie i wymiata, kurczę, wszystkich, nie, tak myślę oczywiście. Zobaczmy, czy to będzie takie mocne, jak się wydaje. Nie wiem, nigdy nie grałem jeszcze tą bronią. O, jak to pięknie wygląda. Wow, ale to dobre. Jestem z powrotem. Już przegrałem raz, dlatego zastosowałem. Jestem z powrotem, znowu przegrałem niestety. Ale patrzcie, jak wymiatamy tych ludzi, pa. Leci, bo nie. Aj, przegraliśmy. Szkoda. Już trzecia przegrana na tą bronią. No ale. A,
w ogóle pucharki mam najlepsze, jakby ktoś nie wiedział. Poranny smark, bo jestem chory. No, ja taki poranny o 23 smark. No ale dobra. Spróbujmy zagrać raz czwarty, może w końcu nam się poszczęści. Ta broń to jest po prostu kozactwo, przyznaję to. Po prostu taką broń. To każdy by chyba chciał mieć w pizze ogólnie. Oparcie. Lubię. Ale patrzcie, na tym ciężko można całą mapkę zniszczyć. Czy to było? Zobaczcie. Nie wiem, fajnie. To przywidziałam. Patrzcie, takie nuki wybierałem po prostu jeszcze. Z tą taką początkową bronią. Myślę, że jutro nie jest tylko kozaczkiem. Nie myślałem, że to nie będzie miało tę broń. Takie jajce można sobie zrobić. Patrzcie, jajce. Czy nie? To się po prostu zbatował. Jeśli wam to nie wypa. Chyba to coś tam spadnie. Ole fart! To się nazywa pierwszy fart. Ale tam w tym bronie to nawet ciężko chyba tego nie wiem. Wszyscy widzą. Pocisk. No dobra, przecież tutaj się na tym pucharze już nie traci pucharków, tylko dostaje za każdym razem. Tak to dziwnie jest zrobione. Czyli ja już nie stracę tego pucharka już nigdy. Czyli że jest super. Tylko że Clash Poland, czyli czarek, nie będzie ze mną grać przez te pucharki. Chciałbym ją bardzo stracić. No ale i tak nie miałbym sposób na nie grać, jak ja to widzę, jak to często już. No widzicie, wymiatany odcisk, po prostu jedzie ta broń, to jest kozactwo. Nie wiem dlaczego nie robiłem odcinku z kupowania innych broni, to po prostu się wyczerpuje. Na level trzeci kupiłem ten nóż niewidzialności Sword of Shadow. Nie wiem, że to jest dwóch taką. To we mnie trzeba takim czymś samym. O, patrzcie, to jest najlepsze. Okej, okay, zagrajmy sobie kolejny raz. Tak do 10 minut będę ciągnął odcinek. Kuba dostał Ice Wizarda i z tym fajnie. A ja, że nigdy nie miałem żadnej legendy w Clash Royale. Ja no, miałem legendę Loga i Electro Wizarda. A ja nie miałem. Patrzcie, fajnie. O, on ma ten dasa. Zawsze ciekawiłam, jak on atakuje. Patrzcie, jak się szybko ten zabija. Bo nie zabija, tylko ten. Ściąga ludzi. O nie, dobra, już nie ma. Ja się zastanawiam, jak on będzie tam gościem, na którego teraz będę strzelić, a tamten. Ale nie wydawało mi się. To jest koniec, który jest trzema prezentami. Jeśli tak by ta broń przenikała przez ścianę, byłoby to totalnie kozacko, tak? To by była taka wtedy broń. To właśnie kupowałaby się w mieście i jakaś tyle. No. Jedno. Widzicie? Tak szybciutko zmacham. I tego wtedy zmacham. Leczny buchy. Elektryczna to. To właśnie będzie. Nie wiem, nie wiem. Tak,
Kozacka broń, kozackie życie, po prostu piękne. Lol. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Kupiliśmy fajną broń, złoty kolor do niej. Było super. Pograliśmy sobie tą bronią. Poniszczyliśmy mapę. Boże, co to tak kapie? Aha, jakiś ten prysznic mi tutaj kapie. No to dobra, bo ja jestem tutaj w kuchni stoję. Siedzę na takim taboreciku. Ale okej. W tym odcinku to by było na tyle. No nie wiem. Zagramy jeszcze raz. Będzie fajnie. To jest moja ręka. Widzimy, jak to wygląda. Patrzcie, kozaczka już nie ma. Pa, pa. Chyba w ogóle nie obczała ten gościa przychodzi tutaj. Patrzcie, nie ma. Szans na przeżycie. Patrz, jakie ładne widoczki. O, gościu z rekinkiem, chyba już gościu z niczym, bo właśnie spadnie. Gościu z kozaczkiem to ja. Ale rzadko się spotyka ludzi z taką bronią. W naszym trybie dodatku. Może ja to tak pobaczę, to widzicie, zbieram na wszystko specjalnie. Tak. Ach. Jeszcze nie wiem, na płatkę, w którą stronę. To tak rozdałem, bo też chciałem w stronę. Chociaż tam tak szybko obracać i trzeba tu i tak dalej. Ten duch się nie patrzy z siebie. Fajna jest ta broń, Boże, jak to kapie. A więc w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku oczywiście. Albo nagramy sobie, nabijemy nowy level oczywiście. Żeby nie było, że zmarnowałem 135 kryształków na fajną broń. Chodź, to znaczy. Ale nie, nie ruszę się i wygrę w blok proszę. No, bo trudno. Takie wyrażki, żeby zaraz wygrywać, czy nie wykonuję. Ale nie wykonuję, że zostanę się z tego kraju. Nie. Nie mogę. Już się kurzyłem. Nie wiem, że latam. Muszę mieć coś podobnego, dam to na jakimś wybiegu, ale już super. Chodź tu! Tu jest to. O, ale też tutaj. Ale już tu ja nic nie jestem. Coś ja idę, walę z ducha. Nie, patrzcie, no ale dobra, widzicie, tu się nie traci bucharku. A więc jakby wcześniej nie to widzicie. W tym odcinku to by było na tyle. Pokażę klan, jakbyście chcieli dołączyć. Wiem, że przedłużam ten odcinek specjalnie, tylko żeby się podniecić taką brońką fajną, no ale musiałem, zrobiłem. Fajnie było. Bardzo fajnie. Przez 3 dni zbierałem taki fajny. Nie medytuję przez jeden dzień, bo jak tu się gra długo w taką grę, to... To po prostu jest fajny plan, to polska flaga, moja szczególnie trochę już nadrobione, więc jakby ktoś, a, też polet. To jest mój kolega Czarek, rodzinny magazyn, tylko więc nie pamiętam za bardzo. No ale, co by tu powiedzieć, w tym odcinku to by było na tyle.
Nie wiem, pozbieramy jeszcze na jakąś fajną brońkę i będzie fajnie. Kampanię już przesiącamy. Ale gdyby nie kampania, to bym nie miał tylu hajsu, więc lajkujcie, komentujcie, dawajcie suba i będzie super, bo będziecie mieli powiadomienia z gry Pixel Gun, Clash Royale, Katsy, nowa gra w ogóle u mnie, Skidos Racing, coś takiego, Plants vs. Zombies 2. Albo nawet Kogama. Co to mi chodziło? W tym odcinku to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Pixel Gun 3D. Żegnam.